Szanowni Państwo, szkoła jest taką kuźnią. A jeśli masz jeszcze za patrona tak wybitną postać, jaką był Melchior Wańkowicz, to chyba już mówi wszystko. Chciałbym szanownej kapitule bardzo podziękować za tę nominację. Jest ona dla nas wielkim wyróżnieniem i zaszczytem i ukoronowaniem naszej wieloletniej pracy, poprzednich roczników i tych, ale o tym wszystkim powiedzą moje uczennice i moi uczniowie, bo gdyby nie oni, nie byłoby nas tutaj. Bardzo proszę, dziękuję. Jakoś się będziemy wymieniać. Drodzy Państwo, nasza szkoła jest miejscem niezwykłym. I myślę, że jej wielki patron powiedziałby zwyczajowo, że jest cudownym domeczkiem, gdzie każdy czuje się bezpiecznie, a nasi pedagodzy nie tylko uczą, ale również bardzo dbają o nasze wychowanie patriotyczne i szacunek dla polskiej kultury. Cyprian Kamil Norwid pisał: nie miecz, nie tarcz bronią języka, lecz arcydzieła. Słowa te są jak najbardziej adekwatne dla dorobku literackiego naszego wielkiego patrona Melchiora Wańkowicza. Mistrz i ojciec reportażu jest dla nas absolutnym autorytetem, który uczy szacunku dla historii, tradycji, miłości ojczyzny, a nade wszystko języka, towarzysza, który podbiega z rozstrzygającą pomocą. Słowem, tak siedzącym w celu, że wzruszenie wpływa na jego soczystość. Słowem patosem, że nagle, gdyby powstał zgiełk, staje cisza. Słowem wyzwaniem, słowem żądlącym, słowem błogosławieństwem, słowem wytrychem, słowem tylko dla ciebie. Do dzisiejszego sukcesu przyczyniło się wiele kolejnych roczników. Szkoła od 25 lat uczestniczy w wydarzeniach związanych z obchodami świąt patriotycznych i rocznic istotnych dla każdego Polaka. Szczególnie ważne dla młodzieży były spotkania, które odbywały się w kolejne rocznice zakończenia Powstania Warszawskiego. W kościele świętego Stanisława Kostki mieliśmy zaszczyt wystąpić przed uczestnikami powstania, ludźmi już nie młodymi, a wciąż tak pięknymi, bo pięknym staje się człowiek, gdy krocząc w pierwszym szeregu, walczy w obronie ojczyzny. Pamiętamy również o naszym wielkim Polaku, świętym Janie Pawle II. Daliśmy wiele koncertów, ale szczególnie ciepło wspominamy te, które odbyły się w Poroninie, Białym i Czarnym Dunajcu oraz w Zakopanem. Wielkim wyzwaniem dla nas był dwukrotny udział w projekcie wymiany młodzieży polsko-litewskiej. Przyjaciele z Litwy zwiedzili nasz kraj i zapoznali się z polską kulturą. Wspólnie przygotowaliśmy wieczory poezji polskiej. Przeprowadzamy akcje świąteczne, przekazując książki Polakom mieszkającym na Litwie. Jesteśmy inicjatorami corocznego konkursu retorycznego Ty poezjo i Ty wymowo, odpowiednie dać rzeczy słowo. Wydajemy gazetę Melchior The Times, gdzie uczniowie publikują swoje pierwsze reportaże, przygotowując się do pracy dziennikarza. Kto wie, może pójdą w ślady naszego wielkiego patrona. Bierzemy udział w wielu konkursach, w których zdobywamy nagrody oraz wyróżnienia. Na szczególną uwagę zasługują dwa ogólnopolskie konkursy historyczne: Polska Nasza Niepodległa oraz konkurs Krąg. Nasza szkoła stara się być prawdziwą kuźnią mistrzów mowy polskiej. Wszak naszym patronem jest sam Melchior Wańkowicz. A działaniom patronuje motto: Polska i nasz język są o wiele piękniejsze niż nam się zdaje. Szumią jak drzewa. Chcemy wejść w tę Polskę i czary języka. Chcemy wrócić do pracy odświeżeni po niezwykłych ścieżkach nade wszystko kochanej Polski i polszczyzny. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.